Siemaneczko, z tej strony Matador i dzisiaj Was zaproszę na losowanie skrzynek z operacji globalnej Absolute Power. Mamy dwa rodzaje skrzynek ze skórkami, czarne i plamiaste. W czarnych możemy wylosować skiny do postaci lub bronie na perma, bądź ewentualnie bronie crownowe na określony czas, na godzinkę. W skórkach camo możemy wylosować skórki do broni Blackbearda i Jungla. No i przejdziemy do losowania na początku czarnych. Jaki jest procent na skrzynki? No pewnie tak jak na losowe skrzynie, czyli 0,1%, więc jest bardzo mały procent. Jeżeli ktoś chciałby inwestować w te skrzynki, no ja szczerze odradzam. Ja mam akurat nie ostatnimi czasy pecha do tych losowań i tak jak widzicie, drugie czy trzecie losowanie jest broń crownowa na czas określony. Podejrzewam, że pewnie wszystkie z tych 13 losowań, które teraz właśnie losuję, pewnie wypadną bronie crownowe. Jeżeli chodzi o czarną skrzynię, jeżeli chodzi o skrzynię camo ze skórkami do broni, no to jest o tyle dobrze, że zawsze jakąś skórkę dostaniemy na perma, czy to będzie jungla, czy lightbearda. Zawsze ona będzie na perma, no wiadomo, lightbearda by było fajnie złapać, bo na przykład skórka z R16 Lightbearda na Marketplace kosztuje około 15 tysięcy kredytów, z tego co pamiętam, więc można by było trochę zarobić. No, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, to też podejrzewam, że wypadną same skórki jungla, tak jak widać. Szału nie ma. Czarna skrzynka ogólnie kosztuje 50 czaszek. Camo 150. Szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby losować, wolałbym szczerze przeznaczyć na przykład czaszki na rozbudowę bazy. To jest podstawa, ale to trochę więcej powiem w następnym odcinku, który będzie na dniach. Serdecznie zapraszam. Na tę chwilę powiem tak pokrótce, że przede wszystkim trzeba bazę rozbudować na 7 poziom. Więc tam czaszki się na pewno przydadzą. Przydadzą się do nowej opcji Weapon Create na powiększenie slotów na skrzynki. Zawsze szybciej sobie wykraftujemy tam celownik czy coś innego. No i jeszcze czaszki na pewno przydadzą się nam na budowanie zespołu, tak, drużyny, którą wysyłamy na misje specjalne. To są trzy takie priorytety, które musimy wepchać czaszki, bo inaczej no, może być ciężko, tak? Pamiętajmy, że ta operacja ma być do końca zimy, jak to Warface napisał, nie ma jeszcze określonego terminu, kiedy będzie koniec, więc jeżeli ktoś nie kupił, ma zamiar kupić, no to proponuję na pewno jak najszybciej, z tego względu, że czas ucieka, a nagrody no, fajne są do zdobycia, też zależy wszystko od szczęścia. No ale mówię, świat do odważnych należy. Ja uważam, że warto kupić. W następnym odcinku pokażę, co przez ten czas zdobyłem na perma. Jak to u mnie wygląda ze składem, jaki skład wysyłam. Powiem trochę też o nowych opcjach, które doszły. Czyli o walce PvP naszego teamu oraz właśnie o zakładce Weapon Create. No i co? No i na razie, jak widać, losujemy same skórki jungla, a tu losujemy w czarnych bronie crownowe. Ogólnie tak postanowiłem losować po trzy skrzynie, więc trzy czarne, trzy camo, na zmianę, żeby jednym ciągiem nie losować. Może jakoś tam więcej szczęścia będzie, w co wątpię tak szczerze, bo już kiedyś losowałem jeszcze na wcześniejszej operacji globalnej na Atlas of War i też taka sama sytuacja po prostu była, że wypadały same bronie crownowe, przynajmniej w moim przypadku. No, jedziemy dalej. No, crownowa pewnie znowu, tak jak mówiłem, TWM-ka. Ostatnio
też właśnie zaczynamy zbierać skórki do broni. Mam jeszcze z kiedyś, staram się zdobywać pierwsze rangi na rank D, też tam dostawać te skórki Jade Dragona i Deserta, z tego co tam kojarzę, chyba Desert też jest. I jakieś tam jeszcze stare skórki mam, więc też może jakiś tam odcinek powstanie o skórkach, za to co i jak, ile ich tam uzbierałem. Zawsze ktoś tam sobie może podpatrzeć, kto też zbiera i jeszcze nie widział, to tak jak mówię, będę mówił za co one są, kiedy one były, w jakim okresie. No i zaraz czarne, przejdziemy do czarnych i zobaczymy, czy coś tam dropnie. Dwie skórki zostały, broń kraunowa i oczywiście drogą eliminacji odpadły skórki z absoluta. No i została kraunowa. Tak samo w tym przypadku. Mieliśmy 4 do 2, czyli tam były dwie skórki na postać, dwie bronie na perma i dwie kraunowe, i tak wylosowało kraunową, więc no ja szczerze po prostu odpuszczam te skrzynki, więcej już na pewno nie będę ich losował, chyba po prostu, że dostanę za darmo lub tam za level wyższy. Pamiętajcie, że dostajemy za wyższe levele, tam chyba co 10 czy tam co 10 chyba leveli. Właśnie jedną z tych skrzyń do losowania, więc tam jeszcze może nagram, jak uzbieram trochę więcej, żeby nie wrzucać losowania po jednej skrzyni. To też wrzucę filmik, ale jeżeli chodzi o inwestowanie w te skrzynki, no odradzam. Odradzam, przynajmniej mówię, no w moim przypadku, nie wiem, czy jakiś tam pech jest z ostatnimi czasy. W sumie jak oglądacie filmiki na moim kanale, to widać, że z losowych skrzyń za dolary po prostu nic mi nie dropi. Losowałem MS Radka, losowałem S60B3 i Shotgun Firearm WS S10. No jak widzieliście, tam na tego Farama poszło chyba około 300 tysięcy. No i jeszcze nie wypadł, więc ten procent faktycznie jest dosyć niski. Jednemu dropnie w pierwszych 5, drugiemu dropnie po wydaniu 500 tysięcy. No niestety. O, komunikat jakiś ciekawy. Z jednej strony to dobrze, że jest taki niski procent, z tego względu, że przynajmniej nie wszyscy mają wszystko, tak? Dziwnie by było, jakby po prostu one losowały na poczekaniu i każdy by miał wszystkie skórki, wszystkie bronie. No, gra by się na pewno szybciej znudziła, a tak to jest zawsze jakiś element przyciągnięcia gracza czy zainteresowania go. No i zbliżamy się do końca. Wszystkich zapraszam serdecznie do subskrypcji i pozdrawiam.